chciała się podzielić z wami spotkaniem z Jezusem, bo spotkanie z prawdziwym Bogiem całkowicie zmienia życie. Ta zmiana jest widoczna w każdym aspekcie. Ja narodziłam się z Bożego Ducha w ubiegłym roku, w czerwcu. Prowadziłam bardzo porządne, dobre życie. Tak też byłam postrzegana przez bliskich, rodzinę i znajomych. Wychowałam się w bardzo dobrej, porządnej rodzinie, pełnej, ale byłam osobą bardzo religijną. Wychowałam się w tym kraju, co jest naturalne, że wychowujemy się w systemie religijnym. Dla mnie co niedzielne msze święte, modlitwy były bardzo ważną rzeczą, były na pierwszym miejscu. Ale ja cały czas szukałam, bo czułam pustkę w sercu. Ja czułam, że moje życie nie jest spełnione. Ono nie jest szczęśliwe. Co z tego, że studiowałam? Co z tego, że wyjeżdżałam za granicę? Co z tego, że otaczało mnie wiele osób? Miałam dobre kontakty z ludźmi, szybko je nawiązywałam. Ale co z tego? Chodziłam w toksyczne relacje z mężczyznami. Nic nie zapełniało pustki w moim sercu. Żadna modlitwa, żadne relacje, żadne wyjazdy, pieniądze, sukcesy. Ciągle była w moim sercu pustka. Byłam więźniem samotności. Byłam więźniem uzależnienia od drugiego człowieka, od opinii drugiego człowieka. Byłam uzależniona od sukcesu. Tam szukałam szczęścia. Zmagałam się przez wiele lat z uciążliwym trądzikiem. Żaden lekarz w tym kraju nie potrafił mi pomóc. Wydałam dużo pieniędzy na kosmetyki, na lekarstwa. Stosowałam różne diety, ale nic nie przynosiło stałego efektu. Nic. Ale kiedy rok temu została mi ogłoszona Ewangelia, tak jak dzisiaj wy słyszycie świadectwo naszego spotkania z Jezusem, słyszycie pełną Ewangelię, tak też ja miałam to szczęście. Ja szukałam Boga i On dał się mi znaleźć takim, jakim jest naprawdę. Bo ja miałam krzywy obraz Boga, krzywy obraz Jezusa. Żadna praktyka religijna nie przeprowadziła mnie do żywego Boga. I kiedy rok temu usłyszałam pewną Ewangelię, uznałam, że Jezus jest moim Panem. Uznałam, wyznałam ustami, uwierzyłam w sercu, że dzieło Golgoty jest pełne, że Jezus umarł za mnie i zmartwychwstał, abym ja mogła mieć szczęśliwe, zwycięskie życie. Ja to przyjęłam, ja w to uwierzyłam. I Jezus otworzył drzwi mojego więzienia. Tą pustkę, z którą chodziłam prawie 26 lat, On zapełnił. Bo tylko Jezus, tylko żywy Bóg może zapełnić pustkę, którą masz w sercu. Często przemieszczam się po ulicach tego miasta i ostatnio zauważyłam takie zdanie: posiadanie sensem życia. Co posiadasz? Dobra materialne, które posiadasz. To wszystko, co gromadzisz na tej ziemi i staje się to częścią twojego życia, sensem życia, nie da ci zbawienia. Nie da ci zbawienia. Nie zapewni ci miejsca w niebie. Nie da ci zbawienia. Tylko Jezus. Posiadanie Jezusa powinno stać się sensem twojego życia. I ja, kiedy narodziłam się z Bożego Ducha, kiedy poznałam żywego Boga,
Spadły kajdany religii, spadły kajdany osamotnienia, uzależnienia od opinii ludzkiej, uzależnienia od drugiego człowieka. Ja zostałam też uzdrowiona z tego właśnie trądziku. To Jezus jest moim lekarzem. Jezus, to spotkanie z Nim, to żywy Bóg uczynił mi wielki cud, że dziś mam piękną twarz. Dziś nie cierpię. Żyłam cały czas w starym życiu, w takiej mentalności, że muszę zasłużyć na niebo. Stąd muszę się umartwiać. Muszę odmawiać wszystkie te religijne regułki. Muszę być dobrym człowiekiem. Oszukali mnie. Kiedy narodziłam się z Bożego Ducha i poznałam Jezusa, czułam się ogromnie oszukana. Żyłam tak długo w błędzie. Dziś jestem szczęśliwą kobietą, o pięknej twarzy, zdrową, bo mam to zdrowie z krzyża. W ranach i sińcach jest nasze uzdrowienie, jest życie. Kochani, i ty też tak możesz mieć, jak my. Ty też tak możesz mieć. Wystarczy, że aktem decyzji wyznasz, że Jezus jest twoim Panem. Uwierzysz w dzieło, które dokonał na krzyżu. Ja tak zrobiłam. W swoim pokoju. To nie muszą być fajerwerki jakieś. To nie musi być nawet tutaj, przy nas. Możesz to zrobić w domu. Ja tak zrobiłam. Ja zawołałam do Boga. Od nadmiaru tych informacji, jako religijna osoba, wszystko mi się pomieszało. Nie wiedziałam, w którą stronę mam iść. Nie wiedziałam, co mam robić, co mam myśleć. Nic nie rozumiałam. I ty też tak masz. Ja wiem, byłam w tym miejscu. Więc mówię ci, możesz w zaciszu swojego pokoju zawołać do Boga, przyznać, że Go nie znasz, przeprosić za to, że żyłeś bez Niego i wyznać, że Jezus jest twoim Panem. My świadczymy o spotkaniu z Jezusem, bo ono nas realnie przemieniło. To nie są bajki. Realne życie z Bogiem to zwycięskie życie. Ja tak mam. My tak mamy, moi przyjaciele też. Jeżeli chorujesz na jakąś chorobę, jesteś związany jakimś uzależnieniem, przyjdź, pomodlimy się o ciebie. Darmo otrzymaliśmy, darmo dajemy. Hallelujah.